Policz po 10, zaczynając od 656. Wypełnij puste pola. No dobrze, czyli mam zacząć od liczby 656 i dodawać kolejne dziesiątki. Zastanówmy się, jak to zrobić. Na liczbę 656 mogę popatrzeć w ten sposób, że mam 6 setek, 5 dziesiątek i 6 jedności. Jak dodam 10, to dodam jedną dziesiątkę, czyli zmieni się liczba dziesiątek. Zamiast 5, po dodaniu jednej dziesiątki będę miał 6 dziesiątek. Czyli jak dodam 10 do 656, to będę miał liczbę 666. Zamiast piątki na miejscu dziesiątek mam szóstkę. Teraz jak do tego dodam 10, no to znowu się zmieni liczba dziesiątek, zwiększy się o 1, czyli z szóstki zamieni się na siódemkę, czyli po dodaniu jedynki będę miał 676. Jak dodam jedynkę na miejscu dziesiątek no i teraz, jak do tego dodam 10, to zamiast 7 dziesiątek będę miał 8 dziesiątek, i to się zgadza. To jest tutaj już wpisane wcześniej przez autorów zadania. Nie muszę tego wpisywać, mam 686. No a jaka będzie następna liczba tutaj w kolejności? No teraz muszę do ósemki dodać jedynkę i będę miał liczbę 696 w tym miejscu. No i zaczyna się robić ciekawie, dlatego że teraz muszę dodać znowu jeszcze jedną dziesiątkę. No a tutaj już mam 9 na miejscu dziesiątek. Czyli jak dodam jeszcze jedną dziesiątkę, to będę miał 10 dziesiątek. No to jak sobie z tym poradzić? No mogę popatrzeć to w ten sposób, że tutaj mam 69 dziesiątek i szóstkę jedności. No to jak do 69 dziesiątek dodam jeszcze jedną dziesiątkę, to ile będę miał dziesiątek? Będę miał 70 dziesiątek. No i ta szóstka jedności zostaje, czyli dostanę liczbę 706. No, bo mogę też właśnie na to w ten sposób patrzeć, że mam tutaj 65 dziesiątek, potem mam 66 dziesiątek, dodaję następną dziesiątkę, mam 67 dziesiątek, dodaję dziesiątkę, mam 68 dziesiątek, potem mam 69 dziesiątek i mam 70 dziesiątek. Przy czym cyfra jedności cały czas się nie zmienia. No dobrze, zróbmy jeszcze jeden przykład. Gdy liczysz po 10 od 50 do 100, jakie liczby mówisz? No, zaczynam. Od 50 i dodaję 10, no to mam 50, potem dodaję 10, mam 60, dodaję 10, mam 70, no ale nie będę miał 79, tylko jak dodam 10, to będą 80, jak do tego dodam 10, to będą 90, a jak do tego dodam 10, to będę miał 100.